Zaczynamy kolejny test. Na stole pechowa, bo szczęśliwa trzynastka i ma 13 V. Miała troszeczkę więcej, ale przez przypadek nacisłem, ale fajnie odbiło, więc mamy nawet więcej, bo było 13,08, a mamy 13,03, coś takiego pływa, ale jesteśmy nad 13. Minęło 24 godziny i 41 minut od ładowania. Zmierzymy sobie, damy sobie już start, żeby nie tracić czasu, nie naciągać na minuty. Czas start. Nie wiem, czemu UPS się przełączył, ale nie wnikam. Może coś się działo na sieci? Nie widzę. Dzisiaj troszkę sieć dostała po palniku, ale to będzie w innym odcinku. Dobra, zaczynamy. Tutaj kasujemy pana. Mamy zamieczek. Zmieniłem styl. Count up. Pofrytałem trochę. I co mamy? 13. 13. I tu mamy 13,4. Jest troszeczkę chłodniej, jak widać, więc nic z niczego się nie bierze. Niestety nie umie troszeczkę nagrzać, bo oszczędzamy na prądzie. Skąd to znamy? Dobra. Test leci, trzynastki. Zobaczymy się, mam nadzieję, że za 20 godzin. A więc koniec testu. Mamy tutaj 18 godzin i 9 minut, a tu mamy prawie 20, więc się spóźniłem o prawie 2 godziny. Więc to będzie taki pomiar, jak to się mówi, troszeczkę niekonkretny, ale warunki za bardzo się nie zmieniały. Zobaczmy, 14, 14, 14, 14, rzadko kiedy z dwóch stron jest to samo, ale jest to samo, mamy 14 stopni, no i dobra, bierzemy kolejnego pacjenta na stół. Zbliżamy się do 24 godzin, pacjent 14, zważony, troszeczkę lekki, waga napięcia, waga napięcia, no to już zmęczenie wychodzi, napięcie powyżej 13, ładnie się trzyma, mimo wszystko i co, startujemy. I czas start. Mamy takie, no 16, 17, coś takiego i coś podobnego na górze. Pompka chwilę chodziła, bo musiałem przygotować się. No i można powiedzieć, że zegarek się pokrywa jeden z drugim, więc lecimy z tematem. Może 16, 18, ja bym wskazał, żeby były te 22 godziny, by było mega. No ale zobaczymy, co ten akumulator pokaże. Więc zobaczymy się, jak będzie tak daleko. Bym zapomniał, najważniejsza rzecz, temperatura. 13,6. 13,6, 13,6, 13,6. Tyle mi też pokazuje zewnętrzny termometr, więc jak to się mówi, on nie odbiega. Dobra, bo bym zapomniał z rozbiegu. Kończymy test akumulatora 14. Mamy niecałe 21 godzin. 14, waga nie zapowiadała takiego fajnego wyniku, ale jest i zoom,
ale jest naprawdę fajnie, prawie 78 amperogodzin, ale to też wynika z powodu wyższej temperatury, bo dzisiaj grzałem prądem i tak dość ostro, bo fajnie słoneczko świeciło, co powinno zaraz nam wyjść. 17,5, 17,2. I od grzejnika 17,5, a sam grzejnik 18. A, nie zdążymy pokazać temperatury, bo tutaj się już kończy, albo chce się skończyć. No, jeszcze jeden. No, nie chcę wskoczyć. No i mamy. Mamy wynik i temperatury. Takie 21 niecałe i takie niecałe 19 na grzejnikach. Więc to by pasowało, wyższa temperatura, wyższy wynik. Ciekawe, jakby była temperatura przez cały test wyższa, co by w ogóle wyszło wtedy. Dobra, pakujemy gościa na ładowarkę. Kolejny test. Mamy 15. Troszeczkę przegapiłem, 25 minut po 24 godzinach. Z tego wszystkiego zapomniałem ustawić prąd. Więc tym razem, no, o to chodzi. O to chodzi z tym złym naciskaniem. Dobra, startujemy. Mamy niecałe 13 V mieliśmy, mamy początek, mamy wysoką temperaturę w środku, faktycznie, bo na górze mamy takie 18 mocne, a na dole mamy takie niecałe 19-20. Cały dzień było grzane i troszeczkę akumulacyjnie to trzyma. Więc tu damy sobie start, niech sobie już leci i teraz ważna rzecz, temperatura 16,5, 16,9, 16,6. 16,6. No to faktycznie temperatura otoczenia jest na akumulatorze. Na razie grzałka raczej nie będzie grzała, więc raczej temperatura nam się nie zmieni. To co? Widzimy się, stawiam na to za 20 godzin. Taką mam nadzieję. A więc mamy koniec. Idealnie złapany. Minęło 19 godzin i 10-17 minut. Temperatura 14,6, 15, 16. Między 14, no, 14,5. 15. Tutaj mamy troszkę więcej. No, ale zrobiło się chłodniej. Dobra, bierzemy za chwilę kolejnego pacjenta. To była 15. A więc zaczynamy ostatni test z tej półki. No, mamy 16. Troszeczkę się spóźniłem, czyli będziemy mieli 24 godziny plus 2,40. Napięcie mamy niecałe 13, 12,95 powiedzmy, bo to tak najniżej pływa. To co, startujemy z testem. Czas start. I mierzymy sobie temperaturę 13, 13,1,
Także Nikach 13.1. No tutaj podobnie będzie coś podkazywało. Jest chłodno, naprawdę jest chłodno, wiatr wieje, słońca nie ma, nie ma co się spodziewać czego lepszego. I lecimy z tematem. Do zobaczenia, mam nadzieję, że za 16, 18 bądź nawet 20 godzin. A więc kończymy test. Troszeczkę poczekałem, w międzyczasie pokopałem przy agregacie. Kończymy tą nierówną walkę. 70 amperogodzin, dobry wynik. Przy 18 godzin i 40 minut, no te prawie C20 osiągnięte. Temperatury dupy nie urywają, jest naprawdę zimno. No i się udało. Jest zimno. Zima wróciła. Niestety. 14 i 14,3. Na ogrzewaniu mam takie 15, bo co chwilę grzałka dowala. Jak widać, mamy chyba więcej niż na początku nawet. Przynajmniej na powrocie jest. Powrocie, zasilaniu, zależy z której strony pompa ciśnie. Dobra, to ja wyłączam i dajemy pana na ładowanie, bo się troszeczkę narobił. Zaczynamy przedostatni test. 17, troszeczkę chuda, ale fajnie napięcie trzyma po 24 godzinach. Mamy 16, 17. Zbliżamy się do 24 godzin. Więc co, lecimy z Szczecinem. Lecimy. Działa. Mierzymy temperaturę. Jestem ciekawy sam, jakie są. 13,5. 13,8. No, na grzejnikach jest chłodno. 13,1. 12,8. No jest mało. Leci na samym klimatyzatorze, więc widocznie grzałka nic nie dogrzewa. No i tyle. Czekamy, mam nadzieję, że 20 godzin, choć to znaczy, że nie pośpię. A więc test dobiegł końca. Niestety wynik mnie szczerze nie zadowala, bo po 13 godzinach osiągliśmy 50 amperogodzin. Sprawdzam jeszcze raz styki, są ok. Czyli tak, test dobiegł końca 13, niecałe 30, a my jesteśmy 14,38, czyli o godzinkę się spóźniłem. Sprawdzimy temperaturę, może to miało jakiś wpływ. 16, 15,7, 16 z czymś. No, się zrobiło na dworze troszeczkę cieplej, więc się nie dziwię, ale no, szczerze jestem rozczarowany, ale to może być ta kukułka, która kukała, że był bardzo duży dysbalans na tej górnej półce, bo to, jak się nie mylę, była ta górna półka, albo to było niżej. To już było niżej. Dobra, zobaczymy dalej. Przy ładowaniu zobaczę, czy mi podobny wynik wyjdzie, co na rozładowaniu. Właśnie się udało minąć 24 godziny. 18, ostatni pacjent, o ile jeszcze raz 17 nie będę robił. 13 V, czyli ładnie trzymamy i startujemy. Pompa działa. Szesnaście osiem, 16,2,
14, 16, 9. Tak może by było nawet, może by się pokrywało. To co? Lecimy. Zobaczymy, jak się 17 naładuje, ile wciągnie. Może powtórzę test, bo 50 amperogodzin to tak troszeczkę odbiega od standardu, a jak odbiega, to znaczy, że mógł gdzieś jakiś być błąd. Test zakończony. Późno w nocy, można powiedzieć, 3 razy wstawałem do tego, bo akumulator nie chciał się rozładować. Czemu się nie chciał rozładować? Bo ma zajebistą pojemność. 74 amperogodziny. Ja się spuściłem, spóźniłem o 40 minut, coś takiego. Łeb mi trochę nie pracuje, bo 3 razy wstawałem i się nie za bardzo dobrze czuję z tym. Niecałe 18. 18. No i nawet tutaj mniej więcej tyle samo pokazuje. Więc udało się. I z tego wynika, że 18 pracowała szeregowo z 17. Muszę jeszcze raz 17 puścić, bo coś w trakcie testu musiało pójść nie tak. Bo leciały dwa akumulatory, które były zmierzone o przybliżonej pojemności i te były już szeregowo połączone. Czyli jak ten wyszedł, że ma 75 niecałe, to ten musi mieć też 75 niecałe, bo by wyszedł duży dysbalans, więc to by była wyważarka używana. A takiego zdarzenia nie było, więc pomiar był z dupy. Więc mnie czeka ponowny pomiar tego akumulatora. Był podładowany, niestety woda uzupełniona, więc też pomiar może wyjść inaczej. No ale zdarza się. A więc drugie podejście do 17. Dostała wodę na cele. Troszeczkę się rozminąłem z 24 godziny, bo już jest 8 minut po. Skasujemy sobie. Napięcie nie różni się za bardzo od tego z pierwszego testu. Damy sobie start i sobie odpalimy pompę. Powinno troszkę zafuczeć, bo poprawiałem styki. Styki połączenia. Muszę zobaczyć, czy gdzieś nic nie cieknie. Ciśnienie jest ok. Za mocno nie faluje. Powinno być w porządku. Gdy nie słyszę, że mi tutaj coś kapie. Czyli nie do końca było to dobrze poprawione. Albo uszkodziłem o-ring. Ale mam nadzieję, że wytrzymie te 20 godzin ta beczka. Ewentualnie wymienię. Dobra, my tu pierdupitu. A ja puściłem test bez ustawienia prądu. Brawo ja. To ja może sobie... A nie, niech leci. Leci test. Prawdopodobnie będzie jak ostatnio niecałe 20 godzin, więc ja sobie tutaj zobaczę, czy mi zbiornik nie przebejeże. Zmierzymy sobie jeszcze temperatury. Ostatni test, można powiedzieć, 15-16. 16-6. 16-4.
No w miarę się pokrywa z tym, co jest na grzejnikach. Troszkę wieje wiatr, trochę mocniej wieje wiatr, więc temperatura spada. Dobra, zobaczymy się prawdopodobnie za 20 godzin. Mam taką nadzieję. Niestety nie zdążyłem na koniec testu. Po 14 godzinach, czyli godzinę dłużej wytrzymało, 53,133 się rozminęłem o niecałe 4 godziny i pół godziny. 4,5 godziny. Nie, dobrze. Troszkę się poprawił wynik. Nie wiem, czy to przez to, że dolaliśmy wody, czy przez to, że jest... No cieplej nie jest. 13,3. 13,6. Tutaj jest tak w miarę. No, chyba jest nawet zimniej niż było. Wiatr zrobił swoje. Potem mi nakapało troszeczkę. Muszę to poprawić, bo dalej kapie. Ale już wiem, o co chodzi. O-ring będzie rozwalony. Za bardzo nim szarpałem. Dobra, czyli wychodzi na to, że ten akumulator faktycznie ma 50 amperogodzin. Wolałem, żeby miał jak tamty 70, tylko mi to się nie dodaje, czemu jakoś to działało w miarę. Wrzucę jeszcze zdjęcie, jak to wyglądało w trakcie pomiaru, bo jak się nie mylę zrobiłem, to tak jakoś nie pasuje, że na górze fajnie trzymał, a później na dole mocno puścił. No ale widocznie tak musi być. Niektórych rzeczy nie idzie przeskoczyć, tak jak starzenia się akumulatorów.